Szybkie wideo. Fera 5 zainstalowana. Ale będzie chłodzenie. Wszystko robione według instrukcji. Mamy szczegółową. Co jak z czym połączyć i tak dalej. Więc tak wygląda Fera 5 zainstalowana u mnie w komputerze. Ledwo co mogłem wentylator podłączyć, ale to zresztą widać, że tu jest tak mało miejsca. Ale zobaczcie, z obudową to ogromne chłodzenie jest bardzo ogromne. Dobrakuje dosłownie 2, nawet mniej, centymetr do krawędzi obudowy, żeby już wylazło z niego. Więc idealnie jest zmieszczone. No, ale bądźmy szczerzy, mamy tutaj Intela i9, 10900, 10 generacji, 10 rdzeni, 20 wątków, więc to musi być chłodzone czymś porządnym. Na razie.